Teraz Wam zaprezentuję, jak wygląda spoina przy balansie 10%. Czyli 10% jesteśmy na minusie, 90% jesteśmy na plusie. I tutaj na balansie 10% minusie możemy od razu zauważyć, jak momentalnie jeziorko się inicjuje, przetapia na drugą stronę. Kulka jest ogromna, okrągła, wibrująca wręcz. Także spawanie było niemożliwe w dłuższym okresie czasu. Zobaczcie, co się stało z elektrodą. Schowała się do momentu, gdzie wystawała z porcelanki. Zrobiła się ogromna kula. Teraz czuję w rękach, że cała elektroda jest jeszcze ciepła, czego co nie powinno mieć miejsca. I tak wygląda nasza kulka. Ma dwukrotność prawie, że średnicy samej elektrody. W trakcie samego spawania ta kulka była tak gorąca, elektroda, że ta kulka już mi się trzęsła. Jakbym mocniej machnął upalnikiem, to ta kulka by się oderwała. To jest 10% minusa, 90% plusa. Tak to wygląda. Spawanie w tej sytuacji nie ma w ogóle sensu, no bo za głęboko nam się chowa elektroda. Teraz obciąłem tą kulkę. Jest to zielona elektroda, także nie ma konieczności szlifowania. Ta kulka sama się uformuje. Balans zmieniłem na 30%, czyli 30% mamy minusa, 70% plusa. No i w tym momencie widać, że odrobinkę dłużej trzeba poczekać. Na końcu elektrody uformowała się już kulka odpowiednich rozmiarów, czyli powiedzmy średnicy 2-4 mm, ale też dosyć szybko. No i tutaj spoina już jest o wiele spokojniejsza, stabilniej się układa. Jest cały czas dosyć szeroka. Później zobaczycie penetrację, która też jest dosyć głęboka, ale to już można uznać za poprawną i dobrze wykonaną spoinę na balansie 40%. I teraz mamy kolejny parametr, znaczy ten sam parametr, czyli balans, z tym, że tu mieliśmy 10, tu mieliśmy 40, a tutaj ustawiłem 60% balansu. Czyli 60% na minusie, 40% na plusie. No i tutaj widzimy, że o wiele szybciej zainicjowało się jeziorko. Utrzymuje tą samą prędkość. Spoina tworzy się odrobinę węższa. Sama warstwa tego białego nalotu, który jest właśnie oznaką czyszczenia materiału, też także się zrobiła odrobinę węższa, ale spoina się układa w pełni prawidłowo, spokojnie, widać tutaj jedno podanie drutu po drugim, jedną łyskę za drugą, ładnie nam się układa. Także to jest dobry parametr dla osoby początkującej już. I kolejny parametr zrobimy 70. 70% minusa, 30% plusa. No i tutaj już widzimy 70%. Też to ładnie bardzo funkcjonuje. I znowu odrobinę węziej niż przy 60%. Tutaj możemy jechać wolniej odrobinę niż przy 60%. To jest jeszcze lepszy parametr dla osoby początkującej, gdyż nie musi tak do przodu szybko się posuwać, jeśli ma problemy z podawaniem drutu. Przy 70% już możesz odrobinkę wolniej to robić, a efekt osiągniesz taki sam jak przy 60%, będziesz wolniej jechał. I teraz przechodzimy na 80% w minusie i 20% w plusie. Następnie zrobimy 90% i 90%. 9, czyli ta maksymalna wartość. No i tutaj powoli zaczynają nam się schody na materiale 2 mm przy wartości 80 balansu AC.
Możecie widzieć, jak za każdym razem łuk delikatnie przeskakuje na drut, który podaje. Oznacza to, że nasz materiał spawany jest trochę chłodny i łuk elektryczny za wszelką cenę stara się gdzieś przeskoczyć w miejsce, gdzie może tą energię szybciej zbudować. I tutaj nasza ostatnia wartość, 90% balansu. Na samym początku musiałem dłużej odczekać, żeby w ogóle jeziorko zaczęło się szklić. Widać, że drut nie chce łączyć się z materiałem, dlatego musiałem zwolnić w stosunku do 80%. Widać, jak delikatnie łuk przeskakuje nam na spoiwo, co świadczy o tym, że materiał nie jest odpowiednio nagrzany, nie uzyskujemy odpowiedniej temperatury. Tutaj widać bardzo dokładnie, jak to się kształtuje w zależności od tego, jaki mieliśmy balans ustawiony. Tak jak wspomniałem, prędkość praktycznie taka sama, pozostałe parametry też się niczym nie różniły. Mieliśmy 80 amperów, częstotliwość 120 Hz, gaz także ta sama ilość była, 10 litrów, nie, bo tu mam inną porcelankę, tam było chyba 15 litrów, ale tutaj doskonale widać 10% w minusie, 40% w minusie, 60% i tak dalej. Jak to wygląda? Tutaj przy tej maksymalnej wartości, czyli 90% w minusie, 10% w plusie, możecie zauważyć, że to było zbyt mało czyszczenia. Nie mogliśmy się przebić przez warstwę utlenioną. Nawet widać, że ten biały nalot dookoła jest taki bardzo nieregularny i bardzo wąski. A spójrzcie na przykład tutaj na tą graniczną wartość, ile tu mamy tego białego nalotu. Tutaj przy tych optymalnych ustawieniach, powiedzmy te 3, 40, 60 i 70, tutaj mamy bardzo fajną, regularną warstwę dookoła, świadczącą o czyszczeniu. I im dalej schodzimy z balansem, tym ta warstwa się nam robi coraz węższa. I tutaj widać, jak balans wpływa na jakość spoiny przy tym samym amperażu i na tej samej grubości materiale. Tutaj przed każdym położeniem spoiny chłodziłem ten materiał, żeby zaczynać od tej samej temperatury materiału, bo jeśli bym tego nie chłodził, to byśmy mieli coraz cieplejszą naszą blachę i to porównanie byłoby niemiarodajne. Za każdym razem było przy tej samej temperaturze spawane, tym samym amperażem i na tej samej częstotliwości. Jedyny parametr, jaki został zmieniony, to balans. Tutaj widzicie różnicę. I tutaj niesamowicie grzeje palnik. Poza tym, że kulka się robi ogromna i się trzęsie, jest bardzo płynna już praktycznie, to jeszcze czuć, jak palnik zaczyna się grzać, mimo że taki kawałek tylko przespawałem. I tutaj jeszcze. Tutaj widzicie już z tej perspektywy, że to są naprawdę ładne spoiny, wychodzą przy tych środkowych parametrach. Czyli powiedzmy od 40 do 70 to naprawdę bardzo fajnie wychodzi na dwójce blaszy. Zresztą na każdego rodzaju materiale by to podobne nam wychodziły wyniki, tylko by trzeba po prostu zmienić amperaż. Jeśli bym robił na jedynce, no to bym musiał wziąć około 40 amperów, a procentowo bym to tak samo zmieniał i byśmy mieli bardzo podobne wyniki zbliżone do tego, co tutaj teraz się stało na dwójce materiale. Tutaj jeszcze Wam fajnie pokażę na tym jednym kawałku, jaką penetrację mieliśmy. 10%, bardzo głęboka, szeroka, obszerna penetracja. Tutaj mamy 40. Piękna penetracja po całej długości, bez żadnego błędu. Tutaj już jest coraz mniej, coraz mniejsza ta penetracja. Tutaj mamy prąd, znaczy nie prąd, tylko balans 60. Ale to tylko dlatego, że ja zachowałem tą samą prędkość. Jakbym troszeczkę zwolnił tutaj, to też bym uzyskał penetrację. Tutaj też macie możliwość zobaczyć, że coraz ona jest mniejsza, ta penetracja. Tutaj już ledwo jest wyczuwalna pod palcem. To jest tylko praktycznie takie przebarwienie z przegrzania. Ledwo jest wyczuwalna. Tutaj na 90, tu mi wyszła penetracja momentami. Jest grubsza niż na tym parametrze, czyli na 80. Ale to tylko dlatego, że musiałem niesamowicie zwolnić właśnie, żeby w ogóle połączyć jedno podanie z drutu z drugim. Gdybym nie zwolnił, to tutaj w ogóle by nie było śladu.
No i tutaj by były takie babolki, jeden koło drugiego niepołączone. Ale to chyba jest wystarczający materiał w tym filmie, żeby Wam uświadomić, w jaki sposób funkcjonuje balans. Jeszcze będzie obszerny post na ten temat na Facebooku, na mojej stronie. Także poza filmem będziecie mogli jeszcze mieć to w wersji pisanej w poście na Facebooku. A więc w tym filmie chyba rozwiałem wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o balans AC. Tutaj już jeśli chodzi o balans właśnie AC, to chyba nie ma nic więcej do dodania w tej tematyce. W dzisiejszym filmie go wyczerpaliśmy całkowicie. Dużo plusa, mało minusa, 10% w minusie, spoina bardzo szeroka, głęboka penetracja i im niżej schodzimy, tym spoina zaczyna się robić na ładniejsza tutaj po tej stronie. Penetracja zaczyna się robić opanowana, ładna i im głębiej schodzimy w minus, mniej plusa, tu 90% minusa, 10% plusa, tym spoina zaczyna się znowu robić znowu zimna i wypukła. Dużo plusa, spoina szeroka, bardzo przegrzana, kulka ogromna, chowa się nam do porcelanki, palnik się grzeje. Im dalej schodzimy w minus, tym mamy w cudzysłowie zimniejszą spoinę, większe przewyższenie i mniejszą kulkę na końcu elektrody. Teraz musicie sobie każdy w swojej spawarce, w warsztacie przetestować, w jaki sposób jest skalibrowany balans. Odkręćcie go w jedną stronę maksymalnie, zajarzyć łuk, zobaczyć co się będzie działo. Jeśli nie będzie się nic działo, jeziorko nie będzie chciało się zainicjować, kulka będzie bardzo mała albo w ogóle nie będzie się tworzyła, znaczy, że jesteście w minusie. Czyli macie 90% minus, czyli macie spawarkę skalibrowaną w minusie. Jeśli to samo zrobicie i będziecie mieli 90% także ustawione, ale będzie grzało elektrodę, kula będzie ogromna, znaczy, że macie spawarkę skalibrowaną w plusie. Wtedy Wam pokazuje 90% na Waszym pokrętle, na Waszym wyświetlaczu. To znaczy, że to macie wtedy plus. Jeśli jesteście na 90%, ustawicie 90%, kulka robi się ogromna, znaczy, że to jest spawarka skalibrowana w plusie. Jeśli ustawicie 90% i kulka się w ogóle nie tworzy, jeziorko nie chce się zainicjować, jest zimno, tak jakby było mało prądu, znaczy, że spawarka jest skalibrowana w minusie. Potem odwróćcie w drugą stronę znowu całkowicie, przekręćcie spawarkę, czyli na przykład na 10%. I tak jak na przykład u mnie, będziemy wtedy mieli spawarkę skalibrowaną właśnie na minus, bo mamy 10% minusa i spoina jest szeroka, ogromna i grzeje elektrodę i cały palnik. Wtedy jesteśmy w 90% plusie, w 10% minusie. No dobrze, myślę, że tym filmem rozwiałem wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o balans AC przy spawaniu metodą TIG materiał aluminium. Tutaj mieliście możliwość zobaczyć dokładnie, w jaki sposób balans funkcjonuje i na czym on polega. Na początku Wam objaśniłem teoretycznie, a potem mieliście okazję zobaczyć praktycznie, jak to się kształtuje na poszczególnych wartościach balansu. 10% minus znaczy, że mamy bardzo mało minusa, bardzo mało czasu spędzamy w momencie, w którym możemy spawać, a bardzo dużo spędzamy czasu, bo 90% na plusie, czyli grzejemy elektrodę i usuwamy warstwę utlenienia. Nie da się spawać, bo bardzo topi materiał i kulka się tworzy ogromna, cofa się nam do porcelanki, tym samym grzejąc bardzo mocno palnik. Jeśli palnik się Wam bardzo mocno grzeje, kulka się robi stosunkowo duża, znaczy, że macie zbyt balans przekręcony w stronę plusa. Jeśli Wam się kulka nie tworzy i spoina się nie chce kleić, to znaczy, że jesteście zbyt daleko w minusie znowu. Na przykład w 90% minusie, tak jak na mojej spawarce. Czyli spartusy będą w ten sposób skalibrowane na przykład. Podejrzewam, że większość spawarek w Polsce będzie właśnie w ten sposób skalibrowana na minusie. To jest to, co Wam się wyświetla na wyświetlaczu. To jest wartość czasu, jaki spędzamy na polaryzacji ujemnej. 10% ujemnej do
90% ujemnej. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli się film podobał, dawać polubienia, subskrybować. I w przyszłym tygodniu startujemy z newsletterem. Te wszystkie informacje będą przekazane w formie pisemnej właśnie dla każdego, kto się zapisze na newsletter. Będziecie mogli sobie to w każdej chwili otworzyć na Waszego maila i przeanalizować bezpośrednio w garażu, żeby nie latać z filmem i przewijać po filmie, szukać każdego z parametrów, jakie tutaj wstawiałem. Na newsletterze będą wszelkie informacje. Dzięki wielkie, lećcie do garażu ćwiczyć balans. Na razie.